rok, który poświęciłam na formację w Palotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji i formację właśnie w Przyjaciołach Oblubieńca, we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca. To jest taki rok wyłączności dla Pana Boga. Tak, Pan Bóg mnie zaprosił do takiego kroku wiary właśnie po 10 latach pracy, skoro jesteśmy przy modlitwie pracą, po 10 latach pracy w korporacji. Pan Bóg zaprosił mnie do tego, żebym tą pracę zostawiła. Pomimo tego, że bardzo ją lubiłam, naprawdę uwielbiałam moją pracę, po prostu szalałam z radości, pracując tam. Ale Pan Bóg mnie do tego zaprosił, żeby właśnie zostawić to i dać taki rok Jemu. I właśnie teraz jestem w takim roku takiej pogłębionej formacji i pracy w biurze Palotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Więc tam pracuję od roku. I tak jak mówił ksiądz Piotr, jestem odpowiedzialna za region kielecki. I w skład tego regionu wchodzą 4 wspólnoty. To wy. Starsza wspólnota przyjaciół tutaj, przyjaciół obywieńca tutaj z tej parafii. Oprócz tego Skawina pod Krakowem i Opatów. Opatów to jest taka najmłodsza siostra, są jeszcze młodsi od was, są krócej od was właśnie wspólnotą, więc to jest piękne, że ten region tutaj wzrasta bardzo dynamicznie. I naprawdę z niecierpliwością czekam na to, co jeszcze Pan Bóg nam da, jakie jeszcze wspólnoty. Ale to tyle o mnie, to tak, żebyście cokolwiek wiedzieli. Więc ja tutaj będę się pojawiała u was od czasu do czasu. Jak będziecie mieli mnie dość, to tutaj przez księdza Piotra powiedzieć, że tej pani już tak często nie chcemy. Jestem tutaj po to, aby właśnie was wspierać, aby też was poznać po prostu, ale też aby służyć jakąś moją wiedzą, doświadczeniem, bo we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca jestem od 9 lat, teraz 25 stycznia właśnie minęło 9 lat, jak jestem w tej wspólnocie. Jestem też w Radzie Generalnej, więc to, co mogę, to mogę dzielić się z wami po prostu moim doświadczeniem bycia w tej wspólnocie i wzrastania we wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to później po spotkaniu też zapraszam. Można naprawdę podchodzić, pytać. Chętnie podzielę się informacjami, które mam. Na początek chciałabym zapytać. Zadam pytanie i proszę szybka odpowiedź, w sensie odpowiedz sobie w myślach, ale tak szybko, nie zastanawiaj się, tylko pierwsza rzecz, która ci się nasuwa. Pierwsza odpowiedź, która ci się nasuwa. Kim jesteś? Każdy ma odpowiedź? Super. Ktoś chciałby się podzielić? Człowiekiem. Ktoś coś innego? Matką. Ktoś coś innego? Kobietą. Super. Ktoś coś innego jeszcze? Dzieckiem Bożym. Ktoś jeszcze coś innego pomyślał? Owoce miłosierdzia. Owoce miłosierdzia. Okej. Okay. Nie wiem, czy pamiętacie, cofnijmy się kilka lat, dla niektórych kilkadziesiąt lat wstecz. W szkole podstawowej, gdy padało pytanie, a kim jest twój tata? Co zazwyczaj jako odpowiedź padało? Strażakiem, albo policjantem, albo w moim przypadku listonoszem. Tak? Zobaczcie, że praca to jest coś bardzo ważnego dla nas. Zawód wykonywany to jest coś bardzo ważnego dla nas od początku. Dzieciaki, właśnie te, które w taki sposób właśnie niewinny i bardzo prosto linijny myślą, na pytanie, kim jest twój tata albo kim jest twoja mama, odpowiadają od razu. Kim jest zawodowo? To pokazuje, że praca zawodowa, że to, jaki zawód wykonujesz, to, gdzie pracujesz, jest ważne. Jest ważne i jest też elementem twojego powołania. Jest ważne dla ciebie jako człowieka, ale dlaczego? Dlatego, że Bóg zaprosił cię do tego, żebyś nie trwał w swoim życiu bezczynnie, ale Bóg, i to czytaliśmy właśnie w rozważaniu już w pierwszego dnia, zaprosił ludzi, których ulepił, zaprosił do tego, aby z nim współtworzyli raj, aby uprawiali ziemię, aby uprawiali Eden,
nie zaprosił ich do tego, aby siedzieli i opalali się, ale stworzył ich po to, aby czynili sobie ziemię poddaną. I oczywiście w wyniku grzechu, w wyniku tego, że jest bardzo wiele takich trudnych sytuacji w naszym życiu zawodowym, ale uwaga, mówiąc do pracy, nie mam na myśli tylko życia zawodowego, bo twoja praca to jest też to, że ty posprzątasz dom, twoja praca to jest też to, że ty ugotujesz obiad, twoja praca to jest twój wysiłek co rano, nie wiem, pójścia, wyrzucenia śmieci, twoja praca to jest to, że ty idziesz do drugiego człowieka, nie wiem, pomożesz mu zrobić zakupy, albo po prostu pomożesz mu w jakikolwiek inny sposób. Wszystko to, co sprawia jakiś wysiłek, trud, to jest twoja praca. I Bóg właśnie stworzył ciebie i mnie do tego, abyśmy nie byli bezczynni w życiu. Abyśmy nie siedzieli na stołkach bezczynnie, ale naprawdę wpisał bardzo głęboko w twoje i moje serce to, abyśmy stwarzali rzeczywistość, która jest dookoła nas. Bóg, który jest Stwórcą, który stworzył ciebie i mnie na swój obraz i podobieństwo, zaprasza, abyś ty też był Stwórcą, abyś ty też stworzył rzeczywistość, w której się znajdujesz. Abyś nie przyjmował wszystkiego w sposób bierny, ale abyś rzeczywiście wiedział i był świadomy tego, że rzeczywistość wokół ciebie, czyli twoje relacje, inni ludzie, też twoje środowisko pracy, że ty masz na to realny wpływ. Że to jest coś, w czym też jesteś współtwórcą i jesteśmy zaproszeni do tego, aby właśnie współtworzyć świat, aby współtworzyć naszą codzienność. Dlatego w momencie, kiedy pojawiają się w tobie myśli do narzekania na to, jak jest źle, jak tutaj, nie wiem, jak byłoby cudownie, gdybyś był na przykład w innym miejscu w swoim życiu niż jesteś, myślę, że Bóg zaprasza nas, aby w tym momencie trochę odwrócić to pytanie. Właśnie odwrócić w ten tryb czynny z biernego. Czyli zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby było mi lepiej? Co mogę zrobić, abym rzeczywiście tym życiem się cieszył? Co ja mogę zrobić? Bo możesz zrobić naprawdę wiele. Ja pamiętam taką sytuację w mojej pracy właśnie. Przez pierwsze 8 lat pracowałam w biurze i ja jestem osobą, która, tak jeżeli chodzi o takie testy predyspozycji do pracy, wyszło mi zresztą coś, o czym wiedziałam, że ja bardzo szybko wchodzę w nową rzeczywistość, bardzo szybko się dostosowuję, taki bardzo ostry wykres. Bardzo szybko wchodzę na wysokie obroty, wysoką wydajność pracy, ale bardzo szybko też się wypalam. Więc ja potrzebuję dużej zmienności pracy. I pamiętam, gdy na początku zaczęłam pracować właśnie w tej firmie, o której mówiłam, że pracowałam 11 lat w niej, że na początku bardzo mnie to ciekawiło. To była po pierwsze pierwsza moja praca zawodowa. Po drugie, ja tworzyłam to stanowisko od podstaw w Polsce. I bardzo dużo było takich zmiennych właśnie, dlatego to mnie fascynowało, bo ja lubię dużą zmienność. Okazywało się, że jakieś kraje dochodziły do nas, których musiałam się uczyć właśnie trochę logistyki, trochę prawa tego kraju. Później jakieś odchodziły, kolejne się pojawiały. Więc ta praca była bardzo zmienna, bardzo dla mnie taka twórcza, bardzo mnie cieszyła. Ale w pewnym momencie okazało się, że trzeci rok z rzędu pracuję z tymi samymi krajami, z tym samym zakresem obowiązków i po drugim roku, mniej więcej tak po drugim roku, po prostu ta praca mnie nużyła. Czułam się naprawdę zmęczona, znużona, nie chciało mi się wstawać do niej, nie chciało mi się jeździć wcale. I pamiętam taki moment, bardzo dużo narzekałam wtedy. W ogóle narzekałam wszędzie, gdzie się tylko dało, narzekałam na moją pracę, że jest tak beznadziejna. I pamiętam pytania mojego kolegi, mam takiego kolegę, który nie owijał bawełny, tylko zawsze tak prosto z mostu mi tutaj
No właśnie, Wali, dziękuję. I, no i właśnie Łukasz zapytał wtedy, a co robisz, żeby ci się podobała ta praca? A ty, kurczę, ja chcę się wyżalić na tymi takie teksty, nie? Pamiętam, że kilka razy zadał mi to pytanie, oczywiście to mnie wkurzało, nie? Ja nie chciałam wtedy, żeby on mi tutaj wychodził z takimi tekstami, że co ja, no, co ja robię, czy jeszcze obwiniał mnie o to. Ale pamiętam taką jedną sytuację, kiedy wsiadłam rano w samochód do pracy i akurat wtedy wykańczana była trasa niedaleko mojego mieszkania i pracowników zieleni, którzy robili po prostu jakieś tam nasadzenia na właśnie na obsypie tej trasy. I słuchajcie, mega ciężka praca, tak obiektywnie, nie? Być pracownikiem zieleni, nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś pracował, może pracuje. Bardzo trudna praca, w trudnych warunkach. No po prostu bardzo wymagająca. A ja słuchajcie, pamiętam, że ja wtedy popłakałam się w głos, jadąc tym autem. Ja po prostu zaczęłam płakać i mówić, Boże, jacy oni są szczęśliwi, a jaka ja jestem nieszczęśliwa, że jadę do tego biura. Paradoks. Paradoks, ale to doświadczenie dało mi naprawdę takiego kopa, bo dwa tygodnie później na rozmowie z moim szefem powiedziałam mu, Lajosz, jeżeli jest jakaś perspektywa zmiany dla mnie, ja chcę zmienić pracę, jak nie, odchodzę, po prostu. To był dla mnie taki bodziec, który sprawił, że wiedziałam, że ja nie mogę zostać w tym miejscu, że ja nie mogę zostać w tym miejscu. Czułam też wewnętrznie ten palący taki głód, że Bóg zaprasza mnie do czegoś nowego, że Bóg zaprasza mnie do zrobienia jakiegoś kroku dalej. I rzeczywiście później zmieniłam pracę na bardziej mobilną, w której nie było w ogóle żadnej stałości, więc coś idealnie dla mnie. Ale pytanie na dzisiaj do ciebie. To nie muszą być wielkie rzeczy. To nie musi być zaraz właśnie rzucenie papierami szefowi, że odchodzę, albo się coś zmienia, albo odchodzę. Ale wierzę, że jeżeli jest w tobie dzisiaj właśnie taki niepokój, taki głód, że chcesz czegoś więcej, że chcesz czegoś innego, to pytanie do ciebie, czy zastanawiałeś się, co możesz z tym zrobić? Co możesz z tym zrobić? Czy możesz coś z tym zrobić? I pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, i do tego byliśmy zapraszani cały ten tydzień, to przede wszystkim zaprosić w to miejsce Boga. Zaprosić w to miejsce Boga, aby On to, w czym pracuje, to miejsce, aby właśnie ten czas mojej pracy, aby On w tym był. Nie wiem, czy dla kogoś to właśnie to doświadczenie, to co czytaliśmy, co tutaj przerabialiśmy w tym tygodniu, czy to było jakieś odkrywcze, czy myślałeś kiedyś wcześniej o tym, że Bóg jest tym, który naprawdę chce być w twoim miejscu pracy i że Bóg jest tym też, któremu i ze względu na którego możesz tą pracę wykonywać. Wiecie, gdy ja pierwszy raz usłyszałam świadectwo mojej koleżanki, właśnie administratorki mojej wspólnoty, Ula, która prowadziła gospodarstwo rolne, i ona dała takie proste świadectwo. Odkąd idę za Panem Bogiem, moje zupy już nie smakują tak jak kiedyś. I to potwierdza mój mąż. Ja sobie myślę, no szalała, co ona gada w ogóle. I pamiętam ten jej przykład, gdy powiedziała, bo ja przed każdym ugotowaniem posiłku, przed każdą pracą w ogrodzie właśnie, przed tym, gdy zastanawiamy się, co zasiać na dany rok, zawsze zapraszamy do tego Boga. I naprawdę coś, czego nienawidziłam do tej pory, ona mówiła o gotowaniu rosołu, że go nienawidziła, że zawsze teściowa go krytykowała, że nie umiała zrobić idealnego, idealnie klarownego. Mówi, ja po prostu zaczęłam ten rosół robić ze względu na to, że chcę oddać tą zupą chwałę Bogu. Po prostu. Że chcę oddać chwałę Bogu. I sobie pomyślałam, no... No okej, okay, no. Ale stwierdziłam, że i ja spróbuję. Ula, która była dla mnie bardzo dużym świadectwem, stwierdziłam, że spróbuję. I rzeczywiście zaczęłam zapraszać Boga do rzeczy prostych, do takiej zwyczajności.
Do dziś dnia, od tamtego czasu, gdy zaczynam dzień w pracy, gdy wchodzę do biura, czy to biuro PSN, czy biuro właśnie wcześniej w KORPO, robię znak krzyża. Mowa jest tylko jeden znak akt strzelisty. Boże, niech ten dzień będzie na Twoją chwałę. I tutaj padało takie słowo, modlitwa nieustająca, bądź modlitwa nieustanna. Naprawdę, każda minuta Twojego dnia może być przeżyta w Bogu i z Bogiem i ze względu na Boga, ze względu na oddanie Mu chwały. I naprawdę, moim doświadczeniem jest, że ten dzień przeżyty ze względu na Boga i ze świadomością, że Bóg jest cały czas za moimi plecami, on nie wygląda już tak samo. Mimo że obowiązki, które wykonuję, to jest codzienna rutyna, to jest to samo, to dzieje się to samo, fizycznie dzieje się to samo, ale jeżeli wracam co jakiś czas w ciągu dnia tą myślą do Boga, Boże, ze względu na Ciebie, Boże, ze względu na Ciebie napiszę 50 maila, Boże, niech to Ci odda chwałę, a że ten chce Ci oddać chwałę. Albo wręcz wbrew sobie, Boże, dziękuję Ci za to, że mam tą pracę, pomimo że to i to mi się nie podoba. I wiecie co, ja oprócz właśnie tego głębokiego przeświadczenia, właśnie, że Bóg jest cały czas ze mną, dlatego że został zaproszony do miejsca mojego pracy, to oprócz tego inni ludzie dookoła też zaczęli po prostu mnie pytać, o co chodzi, że we mnie jest więcej pokoju, że na przykład nie przeklinam tyle, ile przeklinałam. Ludzie w korpo właśnie w moim biurze zaczęli pytać, co się ze mną dzieje. Na zdrowie. Miejsce pracy zawodowej, ale też tej w domu, to miejsce też stawania się świadkami i pociągania innych do Boga. Miejsce, w którym Ty możesz dać świadectwo, niekoniecznie mówiąc o Bogu, ale sposobem, w jaki wykonujesz swoje obowiązki. Wiecie, pamiętam mój świętej pamięci dziadek, kiedyś zapytał się, gdy właśnie zaczęłam już formować się we wspólnocie, gdy rzeczywiście ja jestem cholerykiem z natury. Jestem cholerykiem i sangwinikiem, więc to jest taka torpeda. Po prostu wybucham z byle powodu, szybko. No tak jak mam ten znik pracy wysoki, to tak samo właśnie, jeżeli chodzi o charakter, szybko się zapalam, szybko się wkurzam. No i szybko też mi przechodzi. Ale no, moi bliscy nie mają ze mną łatwo ogólnie. I słuchajcie, gdy zaczęłam właśnie moją codzienność przeżywać w ten sposób, w takiej świadomości, że Bóg jest ze mną, że to, co robię, chcę robić ze względu na Boga, też zaczęłam uważać na słowa, które wypowiadam. Po prostu większa świadomość tego, że moje słowa mogą zranić drugiego człowieka. Albo że moja bierność, obojętność wobec tego, gdy widzę, że ktoś inny cierpi, że to też rani drugiego człowieka. I zaczęłam być nieco bardziej uważna. I pamiętam taką sytuację, gdy mój dziadek właśnie zapytał w pewnym momencie, Agnieszka, tak zaczął mi się przyglądać. Ja się pytam dziadku, czy coś się stało, a on mówi, no właśnie ja się ciebie chciałam zapytać, czy coś się stało. I mówię, ale o co chodzi? No bo jesteś jakaś inna. Jesteś jakaś inna, po prostu. Świadomość obecności Jezusa. Zapraszanie właśnie Jego do Twojej pracy. Ale to też pozwala otworzyć się na to, co nowe, bo naprawdę Bóg posyła swego Ducha właśnie po to, abyś Ty tą pracę mógł wykonywać w sposób świeży, abyś mógł wykonywać swoje codzienne obowiązki w sposób twórczy, w sposób, który będzie dla Ciebie po prostu radością. Bóg, który działa tu i teraz. I On naprawdę przychodzi, to Jego tu i teraz, ten Jego kairos, czas przychodzenia, tu i teraz, On jest na każdą milisekundę Twojego życia. I pytanie tylko, czy my mamy w sobie takie głębokie przeświadczenie właśnie tego, że On tu i teraz jest. Że gdy śpisz, gdy pracujesz, gdy odpoczywasz, On tu i teraz jest.
Ostatni dzień, dzień naszej formacji, ora et labora, mogliśmy przejrzeć się w tym, jak wyglądał dzień Jezusa. W tym, jak Jezus żył. I widzieliśmy, że Jezus, który znajdował czas na modlitwę wspólnotową w synagodze, Jezus ten, który znajdował czas na modlitwę osobistą, to było priorytetem. Gdy odchodził zupełnie na bok, osobno, ale też Jezus, który przeżywał codzienność w relacjach z przyjaciółmi, z drugim człowiekiem. Gdy był, na przykład, czytaliśmy ten fragment w domu Szymona Piotra. Jezus, który też służył, który po prostu pracował, który uzdrawiał, chodził od wioski do wioski, od miasta do miasta i uzdrawiał. I to jest dla nas taki wzór. Dla mnie osobiście to jest taki wzór, jak powinien wyglądać mój dzień. Mój dzień z Bogiem i przeżyty w Bogu i na wzór Jezusa. A skoro chcemy, wierzę, że chcemy stawać się tacy jak On, to jest konkretnie też zaproszenie do tego, aby Twój dzień był uporządkowany. Aby w Twoim dniu nie zabrakło czasu. Właśnie na modlitwę, na spotkanie z Ojcem, na modlitwę osobistą. Modlitwę, która też może wyglądać inaczej, jeżeli stajesz w głębokiej świadomości tego, że Bóg tu jest. Naprawdę odmówione zdrowaś Maryjo czy Ojcze nasz może być głębokim spotkaniem z Ojcem. Może być głębokim spotkaniem z Bogiem. I Bóg nieustannie pyta się nas o tą świadomość, czy ja jestem tutaj w Twoich myślach, czy rzeczywiście dajesz mi przestrzeń na to, abym tutaj był, czy rzeczywiście stajesz w moje imię, czy rzeczywiście chcesz głęboko spotkać się ze mną. Czas właśnie pracy tej zawodowej, ale też obowiązków codziennych. Ale też czas na wypoczynek. Jezus, który sam mówi uczniom, idźcie i odpocznijcie nieco. Czas odpoczynku. I czas też życia wspólnotowego. My mamy taki mini wyrywek trochę w naszych wspólnotach. To, jak wygląda nasze spotkanie, to nie jest przypadek. To jest właśnie też owoc tego, że zachwyciliśmy się Dniem Jezusa. Ten wyrywek, gdzie spotykamy się po doświadczaniu osobistego rozważania, osobistej pracy, osobistych spotkań z Jezusem w ciągu tygodnia, gdzie dzielimy się tym we wspólnocie, stajemy do modlitwy wspólnotowej. To jest ten czas właśnie, w którym też od czasu do czasu mamy agapę, mamy taki czas, kiedy możemy odpocząć, po prostu odpocząć, być ze sobą. To jest czas budowania relacji ze sobą nawzajem. Takich, które owocują później pięknymi przyjaźniami, ale też piękną pomocą sobie nawzajem. Bardzo ważne jest o to, abyś o każdą z tych przestrzeni, o której mówił nam Jezus w tym tygodniu, abyś ty zapytał siebie, czy ty masz na to wszystko rzeczywiście czas. Znaczy czas masz. Bóg jest Panem czasu i On ci dał czas, więc dał ci czas na to wszystko. Tylko czy ty znajdujesz w swoim planie dnia rzeczywiście takie momenty, w których i odpoczywasz, i stajesz na modlitwie osobistej, i służysz innym. Bo to, że chodzimy do pracy, to jest oczywiste, bo to jest nam narzucone niejako. I Bóg naprawdę, wierzę, że przez ten tydzień formacji Bóg naprawdę zaprasza ciebie i mnie do tego, abyśmy nasze życie przeżywali w sposób nowy, świeży, zawsze właśnie w doświadczeniu tego, że On jest nieustanny i On nieustannie chce działać, On nieustannie naprawdę chce być zapraszany do tego, co robisz. Ale też w sposób z tą głęboką świadomością, przeświadczeniem tego, że jesteśmy współstwórcami naszej rzeczywistości. Że nie mamy być bierni, a że rzeczywiście to od ciebie zależy to, jak będziesz współpracował z łaską.
Jak będziesz współpracował z tym darem, który masz od Niego, czyli z Twoim czasem, z Twoim życiem, jakie będziesz tworzył? Przywołam jeszcze raz Łukasza, bo tak jak mówiłam, to człowiek, który bardzo mocno mi uświadamia, w jakim miejscu jestem w moim życiu. Pamiętam taką, był taki okres w moim życiu, kiedy ja cały czas mówiłam, gdy już coś osiągnęłam, to cały czas miałam sobie, no tak, ale jakbym była taka i taka, albo jakby coś i coś się wydarzyło, to by było no, pięknie, cudownie w ogóle. I ja sobie z tego nie zdawałam sprawy. Łukasz, który mi kiedyś powiedział, a Mieszka, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że ty gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu w swoim życiu jesteś, to zawsze myślisz o tym, co by było, gdybyś była w innym. I to mi dało też takie głębokie zrozumienie. Kurczę, dużo używam słowa głębokie dzisiaj, ale takie mocne zrozumienie tego, że rzeczywiście jest tak, że ja trochę biernie podchodzę do mojego życia i roztrząsając i rozmyślając, snując godziny po prostu i tracąc czas, zwyczajnie tracąc czas na zastanowienie się, co by było, gdybym była kimś innym, gdybym była gdzieś indziej w moim życiu. I że przez to, takie zrozumienie tego, że przez to ja marnuję to, co mam, po prostu nie dostrzegam tego, co mam, nie cieszę się tym, co mam, i też nie działam, nie biorę w swoje ręce po prostu życia takiego, jakim je mam. I to był dla mnie też jeden z takich przełomów, gdzie wiedziałam, że ja mam być tu i teraz. Ksiądz Mokrzycki, który był założycielem Sióstr Zawierzanych, prowadzących rekolekcję Lectio Divina. On ma takie powiedzenie, siedź w budzie. Czyli siedź tu, gdzie jesteś, w swoim życiu, tu i teraz, w tym czasie, który jest czasem łaski. Nie wychodź do przodu, nie myśl o tym, co będzie kiedyś, nie wspominaj, nie myśl o tym, co było, tylko siedź w budzie, siedź tu i teraz i żyj tu i teraz. I naprawdę życzę Tobie i sobie z całego serca, abyśmy żyli tu i teraz w takim głębokim przekonaniu, przeświadczeniu tego, że Bóg jest. Ilekroć rzeczywiście Go zaprosisz do tego swojego życia, do swojej pracy, do swoich obowiązków, ale też do swoich właśnie, do swojego odpoczynku. Amen.